Hej, z tej strony Unlock. To jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015, sezon Rolasy. Jak widać, przed nami kolejne żniwa. A żniwa są dzisiaj z Kaczorem. Dzień dobry. I z Duszkiem. Cześć. I z Userem, który to jest ten Paweł Magister, Mister of Magister i w ogóle. Siema. Tak. Paweł jest gościem od. Dusa. Pierwszy w sumie z nich w kolejce, można powiedzieć, się załapał. A jeszcze po nim przyjdzie kilku następnych. I jak widzicie, dzisiaj zajmiemy się takim pełnym zestawem żniwnym, czyli. No, czyli to, co widzicie. Co ty będę się rozgadywał. Ja odpalam kumbaj. Ja jadę, bo ja nie mam czasu na was. Także. Sorry, winy tu. Ale głośny ten MTZ. Który, mój? Nie, MTZ. A właśnie, to jest brak. Duszek, ty zgaś tego MTZ-a, dopóki ja nie ten, bo on mnie zagłusza strasznie. On ma jakiś popieprzony dźwięk. Ale i tak muszę przyjechać, bo tutaj mam... To jest, gdzie Kaczor będzie pracował. W sumie to tak, ja dojadę do końca pola i będę miał 30%, ale będę robił, jak zrobić, powrót muszę zrobię. Nie będę robił kółka, tylko powrót zrobię. To tam się pewnie wysypie i tak w tym samym punkcie. Magister, radzisz sobie z tymi berkami? No zaczynam właśnie. Bo to są te automatyczne widełki, nie? No wiem. Ale zapierdziela ten Belarus z tą pracą. Ulala, ale to w sumie... Musimy zrobić taki manewr. To mi się drzewo nie zakaczył. Panie, ja tu kierowca bombowca jestem. O, kierowca kombaja. Wjeżdżaj pan. Ziaro! Czy moja prawa strona dobrze zbiera? Troszkę nie. Mały mijaczek się zrobił. Łups. Jednak spoza kabiny pojadę. Nie Duszek? Tak, tak. No Duszek ma chyba dzisiaj z was wszystkich najłatwiejszą robotę. Siedzi sobie w kombajnie. Jak no. Zwykle, siedzi i się opiernicza. Ktoś musi. Siedzi i kwitnie. Ktoś musi. Magistrze, opowiedz nam o sobie. Co ja mogę powiedzieć? 15 lat, na pewno Paweł, nie co. Głośno, wyraźnie. O, ty, mój tu jest. Pomalutku. Masz na imię Paweł, jak już wiemy. Masz 15 lat i jesteś ze Śląska. No i to jest wszystko, co wiemy, czyli za mało. Co byś chciał wiedzieć jeszcze? Rozmiar stanika. Takie rzeczy to po odcinku. Ale po odcinku obiecał. Bez nagrywania. Kolor stringów się nie wypada zapytać, nie? Nie, nie. A ulubioną pozycję? Chyba też nie. Magister, wolisz na górze czy na dole? Typ dominatora czy uległy? Dobra, dobra, skończmy temat. Nieważne, nie było tematu. Nie zagłębiaj się w tym filmie. Od jak dawna jesteś ze swoim chłopakiem? Z tobą, ale nie wiem, tak jako. Ile masz tam procentów? 64. Dojadę do końca i będę miał mniej więcej przy stówce, więc możesz jechać na drugi koniec pola. Powiedz nam, magister, jaką masz rangę w CS-ie i dlaczego tak wysoką? G2, dlatego że jestem grafik z autoszmaty. Tak. I go boostujemy wszyscy. Gra z nami od Silvera. I tak gra. W ogóle ty po tym
po 10 meczach tych startowych dostałeś od razu tego S6, czy coś wcześniej miałeś? Od razu? Ale Octavius opuszczasz. Jak to się stało? Gdzie się stało? Nie wiem, kamera mi się zmieniła. A w ogóle dlaczego ty, Duszek, cały czas jesteś ze mną tu? Nie wiem, mi się zaraz w ogóle kamera zmieniła i ja widzę Pawła i Kaczora, jak pracuje. W ogóle to wygląda, jakbym miał kamerę internetową i tak oglądał ich, co robią. To coś wcisnąłeś może? Nie wiem. Stój, pieruni. No idź ze stąd. No zara. A ty podnosisz header, czy on się tak automatycznie podnosi, jak jest jakaś nierówność i opuszcza? To sam się podnosi. Ciekawie. Ja tylko na końcu pola go podnoszę. Pa 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 pa. A właśnie, w ogóle, bo ja tutaj nie powiedziałem, a ja tutaj kupiłem nowe pole, to na którym właśnie kosimy jęczmień. Sprzedałem pole. Sprzedałem dwa traktory, a są to Zetor i Massey Ferguson 255. Tak, to są dwa traktory, które sprzedałem, ale kupiłem za to pole. I jestem z siebie dumny, ale jeszcze mi się wydaje, że coś zrobiłem. Kupiłeś? To pole. Pole, jawierniczy. A, pole! No. To co pole. Zbiera drzewo. To pole. Nie. A mi się wydaje, że coś jeszcze kupiłem, ale nie jestem pewien, więc nie będę o tym mówił. A i ogólnie obsiałem wszystkie pola. Ładnie, pięknie. I buraki są i niedługo będziemy buraki kopać, ale to dopiero po żniwach całych. Jeszcze mamy chyba rzepak do koszenia, więc spoko. No, i to finito. Trzeba krowy nakarmić. Duszek podjeżdża 95%, 96, 90... Zagowało coś, czekaj, jak nie wiem... 7! Ja, ale lag. Czekaj, jakiś lag był. No. Był taki konkretny. Duszek, to ja pojadę 2 na godzinę, albo 1. Byś jakaś rurę wystawił, co? No. A ta słoma tu tak sypie. Belka za belką. Jadę 1 na godzinę, Duszek. Dawaj. Ja już normalnie... No nie, jechałem 1 na godzinę, żebyś zdążył, a ty kamonu nie zdążyłeś. Przykro mi. Weź tam tą chyba rurę możesz, no. Albo ty kombinuj, bo ja tam... A co, ja mogę tą rurę edytować? Znaczy tą... Ty mogę, faktycznie. Ale to już jest maksimum. Aha, no to powiedz, bo ja na pole już bym wjechał. A, nie to, nie ten pedał. Pa. Belek to jest tyle, że ja już nie wiem, czy kostkującą robię, czy ja rolującą. Ty co na ci się tak podnosił ten header? No widziałeś, jak opadł i podniósł się w tak dziwny sposób, nie? No. Taki falujący. Zobacz go, skubańca. On tańczy breakdance'a. Dobra, zgaś, Duszek. On tańczy dla ciebie. On tańczy dla mnie. Czekaj, chopcie, la. Sibum. Param. Ale zrobiłem tutaj... Kaczor, pracujesz, tak? Ty pracujesz? Dobra, no. To ci zrobiłem fajny... Jaki stary? Magister? No. Ile belek załadowałeś? 4. Dopiero 4. Ja tu widzę inaczej. Ja tu widzę 2. A ty? No, się też widzę 2. Ja tam widziałem 4. Bo ty, Kaczor, masz kaczor oczy masz. Aż zobaczę, no nie wierzę. Nie, serio są 2. No i magister, okłamałeś mnie, no. Z nami koniec. Koniec. Wbijaj sobie rangę w CS-ie sam. No, nie będziemy cię boostować. Bo akurat ty najbardziej. O, przepraszam bardzo, ale ja bardzo często otwieram tabelę, więc proszę mnie tutaj nie obrażać.
teraz są cztery. On wyprzedza czas. O Jezu! Zapomniałem, że się ją opróżnia. Cholercia. O, ale ten pokos był ładny, Arlok. To ci powiem, tak byś mógł cały czas robić. Prawda? Takie pokosy. Taki beautiful, nie? Taki normalnie, że... No, no nie powiem, że nie. Aż byś mnie w palce od nogi pocałował. Dokładnie. I to jeszcze tego małego. Co? Z czego się śmiejesz? No właśnie. No z tego palca od nogi byś się pocałował. Dopiero załapał. Ale wczoraj jak się śmiałeś... 3, 4... 5... Nie, 6... Wczoraj, Duszek, jak się śmiałeś, jak się ten... Jak z siostrą rozmawiałem. Na tym, że rozmawiałem. To nie było... Załki pysk! Cicho. Ojej, to było dobre. Mocne, mocne. Chociaż bardziej by pasowało, jakby ci się kto zamki dziób, ale... No, ojej. W sumie racja. Nie powiem, że nie. Na nią też mówią kaczor? Na nią? Ty, ale ktoś chyba mówił na nią kaczor. Ej, no nie wierzę, że tej końcówki nie zebrało. Jedna koleżanka. Nie, jedna koleżanka na nią mówiła kaczor też. Jak to do dziewczyny można mówić kaczor? Jak to można tak moją ksywę... Tyle lat pracowałem na nią i... Ach... Kaczor, przecież to szkoda, jest damska ksywa, o co ci chodzi? Jak, kacza? Może kaczorka? Kaczka to jest damska ksywa i w sumie kiedyś taką miałem. Typowo, tyle typowo. Tyle ksyw się przewijało. Kaczka, Kaczyński. Patrz, patrz, Duszek, pojadę jeden na godzinę, co ty na to? Poczujesz wiatr we włosach. Poczekaj, bo mnie zobacz, zadowało. Patrzaj, jeden na godzinę. Czekaj, bo mnie zadowało. Kaczor, umiesz jechać jeden na godzinę? No to ja sobie też teraz ustawię, czekaj. Czekaj, teraz jadę 2, 4, a pojadę całość. Oj, patrz. Ja nie wiem, czy się da ustawić... Już nie widzę, że jedziesz na 1 na godzinę. Gdzie da się masz? Ustawić na tempomacie 1 na godzinę? Da się, no, nie, 2 się chyba da. Albo 1 też się da, tak, też się da. Ja spróbuj jechać 1. O. O, ja teraz mam 1 na tempomacie. To w sumie jest dobre, tak co, fajnie to jest się przyczyni. Nie, to nie jest jeden, weź się. Co? To nie jest jeden, weź na jedynkę. Ja mam jeden na godzinę, gdzie jesteś, Duszek? I to jest, to była jedynka? Czekaj, to jest jedynka. No to panie... Jakie świeże powietrze. No w sumie to... Ciężko by tak było całe pole skosić. A zróbmy no tak... na przykład sobie 3 na godzinę. Najbardziej realistycznie by chyba było 6 na godzinę. A daj szóstkę. Zaraz, 5, 6. To jest 6 na godzinę. No, w sobie bardzo, bardzo realnie, bardzo. Ale pojadę 10. Ale nie, to jest 9. To mi ciągnik z tą prasą jedzie 26. O kurwa. Ale jestem głodny. O kurwa. Mogę tylko nie bluźnić. No to ty bluźnisz, nie ja. Ty też powiedz. Bez przeklinania na odcinku. Ja? No. Tak. Co ja powiedziałem? No... No... Na ky. Kiedy? Motyla noga. No przed chwilą jak ten... Kaczor powiedział... ja z prasą jeżdżę 26, a ty... O kurwa. Nie, to ty powiedziałeś. Nie, ty też. Motyla noga. No tyle noga. Karwasz, karwasz twarz. Karwasz wasza barbarza. Nie żeby coś, ale no, magister się tam rozpędził. Patrzcie go, kurwa, ile już załadował. No i go znowu zabrudził. Teraz już specjalnie. Widzicie to? Widzicie to? Jaki rozpierdupce zrobił tam na tej przyczepie? Mi się akurat tu włączyła ta... kamerka internetowa, więc... Ale jaka kamerka internetowa? Jaka internetowa? Ja nazywam to tak, bo to... Ja tu widzę z jakiejś góry
Ja tu widzę Aluk, jak tam dosuwasz, teraz skacze, bo widzę, że cofa, bo nie załapał. Cicho. Teraz, a jestem za tym, za Pawłem. I teraz ja się czuję jak ty, się... jak w Big Brotherze. Kurde, w Truman Show. No. Jedziemy teraz koło magistra, zobaczyć jak on tam sobie radzi. Jak mu życie leci. A jest szczery chłopak. No ale magistrowi to idzie. Idzie, idzie. Ale te widełki są męczące do kładzenia. No. 11%. 78% dopiero. Tymi czerwonymi widełkami by szybciej dużo załadował. No. Trzeba było je tu dodać. Tamtymi widełkami od bananka. Byłoby lepiej. Tymi bocznymi. No, no. Ty to Paweł mógłby zostać Houdini. Czemu Houdini? Nie komentuj tego dużo. No bo belki mój zabity, no. Ale jeszcze mówię, jest ten lak. Muszę, bo jak podłączam przyczepkę. Nie wiem, że nie, bo będę cały czas odłączał. Dawaj, Gaczor. Gaczor, dawaj, prasuj to. Ale ci zrobiłem ładnie, co? Dziękuję. Ale miałem się zatrzymać i ci ładnie zrobić, ale mówię, nie, zrobię mu jak najbardziej takiego... Miałeś mi ładnie zrobić. Teraz na końcu ci zrobię taki zygzak. No dobra, jestem gotowy. Tu był taki ładny łuk, taka szabla. Teraz ci człowiek zrobię. Z moimi umiejętnościami. Muszę podjeżdżaj szybko. Panie, ja mam laga, ja się w ogóle nie mogę ruszyć. O, już. Znowu mam laga. A nie, to jakoś inaczej leciało. Mam seba mobil. A co, nie możesz szybciej mówić? Zamiast w ostatniej chwili? Panie, jadę 5 na godzinę, zwolnię do 1. A teraz jadę 0 na godzinę. O. Dobra. Co mam zrobić z tymi bolkami? Za pryzmą po lewej stronie. Tam są już bęki. Ze mną jeszcze raz. Co? Dosłownie masz Alex Seba Mobil. No mam. Gdzie to wysypać? No do Silosu, a gdzie? Okej, a gdzie jest Silos? No fajnie. No nie wiesz, gdzie jest Silos? Zabierz ten traktor ode mnie, bo on jest za głośny. No jak? Jak nie wiesz, gdzie jest Silos, muszę to się mogą zamienić. Nie, nie trzeba. Albo możesz, magister, wiesz, gdzie kłaść te belki? Tam koło krów, koło bornika, bo tam już jest nawet kilka belek. Już. Ale nie będę zapinał chyba, nie będę taki zły. Możesz ale nawet te belki tam po prostu zrzucić i przyjechać tutaj po następne, a poukładać to się później tutaj. No, gdzieś tam. Dzięki. Kurde, braku słomy. A, już wiem czemu ten, bo nie podniosłem headera, a to teraz ci zrobię na końcu. Okej. Patrzcie go, jakie challenge mi daje. Słyszałem TZ-a, zgaś go. No już, okej. Już, teraz gaś. O, beautiful. On jest za głośny. Zbaluj największego zabijasa challenge. Już za niedługo na wszystkich rolniczych kanałach na YouTube. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Jutro zrobię te intro. A czekam aż podeślesz linka. A żebyś wiedział. Zobaczysz, że nie podeślę. A to normalnie Marcin tańczy kaczuszki w tle. Ale że ty już wcześniej o tym nie pomyślałeś. No, ci powiem, nie jestem aż tak kreatywny jak ty. Mm. Ja to jednak jestem ja. Nie da się ukryć.
Dzięki! A, brakło słowa już. Aż musiałem na pole wyjechać, żeby ci zrobić jak najfajniej. Sympatycznie wyszło, prawda? No, ładnie, ładnie. Powiem, no. Robi wrażenie, nie? Robi, robi. A kurde, kręć! Jadwiga. Oh my gosh, looking for that. Trzeba to wyciąć. O ja. Nie chcę mi się. Trochę tak pedalsko wyszło. Po twojemu, po twojemu. Po mojemu. Magister! Co? Ty się tam belkami zajmij. A, zajmuję się. Do roboty byś się wziął. Bo jak się nie zajmiesz belkami, to ja ci się dam zająć moimi kulkami. Oglądałem dzisiaj, czekaj, hity polskiego internetu. I tam jakiś pedałek się wymawiał, że wyszedł sobie z pieskiem, no i on tam zobaczył innego pana, którego zobaczył z pieskiem i pił soczek. I on tam do niego podszedł i powiedział: hej! Tak, tak męsko, cytuję. Hej! I'm gay! Mam ochotę na soczek. Nie z kartoniku. Ojo! Duszek, co ty oglądasz? I co, dostał gonga? Nie mam pojęcia. Duszek, naprawdę, co ty wyprawiasz na tym mieście? To? Duszek swoim żywiołem. No i po co żeś to odpalił? Za karę. Ty chamie, ty. A, teraz cię nie słyszę. Zaraz są pogadę. Ale to nie przez to, że nie podrałem, bo jak się obrócę kamerą, to słyszałem. Tylko kamerą obracam i cię o kurde. Tu, 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 tu. W ogóle mega zajebisty film oglądałem. Dzisiaj. Jeśli ktoś lubi taki film, w którym trzeba trochę myśleć, to polecam. Taki komediowo... w sumie komediowy. Taka trochę jakby mało komediowa komedia, o, ale bardzo fajna. Nazywa się Focus. A to nie wiem, nie znam. Mega, nie wiem, Iluzje, ktoś oglądał? Albo Ocean. Mam zamiar do tego. Albo Ocean's Eleven. No. No to jest coś na tej samej zasadzie, nie? Jest no po prostu mega zajebisty film. Lubię takie filmy i szukam już kolejnych tego typu filmów, nie? A w ogóle, ale mam do ciebie zagadkę logiczną. No. Masz do dyspozycji 10 drzewek. Czekaj, ciszę grę, bo mnie zagłuszę. Masz do dyspozycji 10 drzewek. Musisz się posadzić w 5 rządkach. W każdym rządku muszą być po 4 drzewka. Dobrze by było mieć ich 20. No ale masz ich 10. Jak to zrobisz? Czekaj. Musiałbym to jakoś narysować i... Może wiesz co, tutaj... przyszedł mi do głowy trójkąt. Ale mają być w 2 rządkach, tak? Jeszcze, jak? W ilu rządkach mają być? 5. O 4 drzewka. Ale mnie wywaliło. Gdzie ja jestem? Ej, wy widzicie na mapie, gdzie ja jestem? Na kole traktora. Jesteś obok mnie. Co ty gadasz? A ja jestem gdzieś tam za drzewami, w ogóle gdzieś w jakichś lasach. Wywracam. No, ale dlaczego byś się chwycił, a nie do lasu chodził? Na grzyby, a ładnie. Poczekaj, Dusek, teraz mi dajesz zagwozdkę. Momencik. Odpowiedź to ja ci może narysuję na Skype'ie. Wiem! Albo nie, kurczę, to nie wypadnie, to prawda. Nie, ja muszę sobie sam to wymyślić. Odpowiedź, kurczę, no dobra zagadka, ale to sobie po odcinku pomyślę o niej. Także na razie mi nie mów odpowiedzi. Okay. Zostawiamy was wszystkich z tą zagadką. Żegnamy się z wami, żegna was magister. Mariusz.
Żegna was Kaczor. Papa. I żegna was Duszek. Duszek. I ja też was żegnam. Trzymajcie się, zapraszam do kolejnych odcinków, do innych odcinków. No i trzymajcie się, cześć. Cześć.